złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 10. Rozważając historię cierpień Zbawiciela, widzimy, że cierpienia te nie były wówczas przez ludzi rozumiane. Ci, którzy chcieli dla Niego jak najlepiej, którzy byli Mu najbliżsi i martwili się Jego losem, ci płakali nad Nim. Dlatego Jezus, idąc na ukrzyżowanie, powiedział im: nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 28. Wystąpił również zdecydowanie przeciw Piotrowi, gdy ten zwrócił się do niego ze słowami: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 22. Jezus odpowiedział mu wtedy: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 23. Czy dziś nie dzieje się podobnie? Czy nie dlatego tak często poprzestaje się na tym, co ludzkie, że tak rzadko rozumie się cierpienia Chrystusa? Paweł natomiast powiedział: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. List do Kolosan, rozdział 1, werset 24. Jezus był prawdziwą ofiarą pokutną. Przepełniało Go jedno tylko pragnienie: aby dla nas, ludzi, uzyskać pełne, wieczne i całkowite zbawienie. Dlatego był w stanie tyle wycierpieć, znieść i wytrzymać. Przy tym wszystkim nie stracił nic ze swojej godności. Dlatego nawet pogański setnik, który go wraz ze swymi ludźmi ukrzyżował, powiedział po jego śmierci: zaiste, ten był Synem Bożym. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 54. Później wielu zrozumiało, co on wycierpiał i dlaczego tak być musiało. I ci dziękują mu przez całą wieczność za to, co dla nich uczynił, i sławią Baranka. Przez swoją śmierć na krzyżu przyniosłeś nam zbawienie. Złamałeś klątwę grzechu przez śmierć swą i cierpienie. Więc tu, na ziemskim globie, śpiewają ci miliony, a wokół twojego tronu śpiewają ci legiony.